Dziś gościem Łódzkiej Piątki jest Wojciech Kossakowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witamy gorąco. Witam pana, witam wszystkich słuchaczy. Panie pośle, kolejna afera i kolejna komisja śledcza w naszym Sejmie. No właśnie, chodzi o tak zwaną aferę hazardową. Już teraz. To jest kolejna afera nagłośniona przez dziennikarzy, która wypłynęła z Sejmu i nie tylko z Sejmu, ze sfery rządzących. Będzie kolejna komisja śledcza? Mam nadzieję, że tak. Uważam, że jest wiele kwestii, które należy wyjaśnić w tej sprawie. Wiele wątków nie zostało jeszcze dopowiedzianych. W zasadzie to jest wszystko na gorąco. Nie mamy wszystkich danych, nie wiemy, jak to wszystko przebiegało, ale z tego, co udało się przeczytać z Rzeczypospolitej i z doniesień innych posłów, którzy zaznajomili się z dokumentacją, wydaje mi się, że sprawa jest dość poważna. Wydaje mi się też, że jest tutaj aspekt jeszcze inny i to jest naprawdę dość wstrząsające i nie mówię tutaj pod względem jakiejś partii, tylko mówię pod względem nas polityków. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, jeżeli takie wydarzenia faktycznie zaistniały, do czego sam pan poseł Chlebowski się w zasadzie przyznał, jakie to rzuca światło na wszystkich polityków, na opcję rządzącą. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest bardzo złe to, co się wydarzyło. Ale tak szybko przypomnę, o co chodzi, albo powiem dla tych, którzy nie są zorientowani. Chodzi o aferę związaną z projektowaniem, ze zmianą ustawy hazardowej tak zwanej, w którą zamieszani są posłowie rządzącej koalicji. Chodzi mnie między innymi o dopłaty do gier hazardowych i do SMS-ów, których na razie nie ma, a niedługo miałyby być. No i właśnie o tym wszystkim rozmawialiśmy. Ja chciałem zapytać o granice lobbingu w Sejmie, bo tu sprawa w pewnym sensie rozbija się właśnie o lobbowanie tych dopłat. Czy mają być, czy nie mają być? Jak to wygląda? Jak to jest, żeby poseł korzystał jednak z pomocy lobbystów, a przy okazji miał czyste ręce? Panie redaktorze, jeżeli mówimy o lobbingu, no to wydaje mi się, że w tej sytuacji, no to ta zasada, te wszystkie granice zostały złamane, bo z tych stenogramów, które zostały ujawnione przez Rzeczypospolitą, wydaje mi się, że tutaj nie ma mowy już o lobbingu, a można się posunąć nawet do tego, że jest to przestępstwo, ponieważ te rozmowy jasno wskazują na załatwienie, na obietnicę załatwienia. Fakt, że nie ma mowy o przyjęciu jakichś korzyści majątkowych, ale nie wiadomo, co byłoby dalej, gdyby ta akcja nie została przerwana. Przerwana też nie wiadomo, dlaczego teraz uważam, że powinno to też być wyjaśnione, skąd nastąpił przeciek, ponieważ ci panowie byli podsłuchiwani cały czas. W momencie, kiedy ta wiadomość przez pana Mariusza Kamińskiego została przekazana do pana premiera, nagle ten kontakt ucichł, zamilkł, nie wiadomo dlaczego. Kto wie, jakby się to dalej potoczyło, gdyby tak się nie stało. A co do lobbingu, wydaje mi się, że jest zdrowy lobbing, jest ustawa lobbingowa, która określa to, na czym polega lobbing, jak on ma wyglądać, jakie są granice. Jeżeli osoba, która pragnie lobbować za jakimś rozwiązaniem, być może sobie korzystnym, być może innym, jest do tego wytyczona, ma się po prostu wpisywać na listę, to wszystko ma być jasne i przejrzyste, nie może być nic, co by działo się pod stołem czy gdzieś z boku. Wszystko ma być ewidencjonowane, zapisane, wszystko odbywa się na papierze, to powoduje, że wtedy polityka jest przejrzysta i nie ma podejrzenia żadnej korupcji. Pan jest młodym posłem, nie ma pan jeszcze zbyt dużego doświadczenia parlamentarnego, ale już z perspektywy tych kilku miesięcy, kiedy pan jest w Sejmie, dużo pokus czyha na posłów, dużo ludzi próbuje przekonać ich na swoją stronę i dużo takich niebezpieczeństw jest? Tak, oczywiście. Ja osobiście nie spotkałem się jeszcze z takimi i bardzo się z tego cieszę, ale z tego, co słyszałem, wiem, że przede wszystkim osoby odpowiedzialne za prowadzenie pewnych ustaw, osoby bardzo znane, wpływowe, mają dużo takich pokus, są kuszone na wszelkiego rodzaju sposoby. Także jest to wielkie niebezpieczeństwo. Ja dzięki Bogu na razie wystrzegam się tego i mam nadzieję, że zawsze tak będzie. No właśnie, im wyższe stanowisko, im większe, tym większe możliwości i tym więcej właśnie pokus. Co będzie dalej z tą całą aferą? Jakie są dalsze planowane kroki Prawa i Sprawiedliwości związane właśnie z wyjaśnieniem afery hazardowej? Ja myślę, że to w najbliższych dniach się wyjaśni, chociaż w tym momencie należałoby przypomnieć, że 2 lata temu Platforma Obywatelska, która szła do wyborów, miała hasło, by żyło się lepiej.
patrząc na to wszystko, co się dzieje, afera Misiaka, afera Gerasia, afera w tej chwili pana Chlebowskiego. Dzisiaj wyczytałem, że pan minister Żywiecki próbował też dla pana Sasina załatwić pracę dla jego córki. Także tych afer zaczyna się dziać bardzo dużo. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że tutaj Platforma poniosła no, wielką, wielką porażkę, ponieważ no, obiecywała ludziom, że będzie inaczej, że będzie się im żyło lepiej, a sami państwo i pan chyba widzi, że to życie nie jest lepsze, przynajmniej nie dla nas.